Jak w Szczurku spędziłeś niedzielę? Widzę, że dosyć dobrze. Że leży, że pięknie się tu leży. Proszę panią, prowadzę taką zgaduj, zgadolę. Jak długo leży tutaj ten szczur? Ma pani do wyboru 4 odpowiedzi. Tydzień, 2 tygodnie, 3 tygodnie lub dłużej. Nie ma za co. Może pani wziąć w nagrodę, jeżeli pani trafi oczywiście. No niestety, nie zgadła pani. Szczurku, uważaj, bo nadciąga silna ekipa sprzątająca. Leż spokojnie, to może przetrwasz. Proszę pana, prowadzę taki teleturniej. Jak długo leży ten zdechły szczur tutaj? Czy może pan coś wie na ten temat? Nie wie pan. Właśnie, o właśnie. Idzie pani. Silna ekipa sprzątająca. Leż grzecznie i spokojnie. Nie ruszaj się. O, proszę panią, mam pytanie takie do teleturnieju. Tutaj leży taki zdechły szczur. Czy pani wie jak... 2 tygodnie leży. Nie, proszę panią, skąd? 3 do 4. 3 do 4. To jest dużo takich. Dużo jest? A gdzie jeszcze są? Trzeba złapać. Aha, to ruchome są, ruchome, tak? Proszę panią, prowadzę taki teleturniej. Jak długo leży ten zdechły szczur tutaj? Państwo idą na targ. O, może pan będzie wiedział. Monsieur, pardon, monsieur. Nie widzimy tego. Ale revenu à Combien coûte szczur in Paris? O, Paris, o, coś mi się popieprzyło. Proszę pana. Au revoir. To uwaga, tam na gwoździe na moście, żeby sobie nóżek nie pociąć. Pani zabrała ci papierek. Nie... Dzisiaj dzień targowy, więc tutaj będę musiał przypilnować tych gwoździurów, żeby se ludzie nóżek nie uszkodziły, bo gwoździury wystają coraz bardziej. O, tu niech państwo popatrzą na tego chociażby. Jakie piękne gwoździe. Magistrze, proszę ostrożnie, bo tutaj są gwoździe. O, właśnie, ostrożnie. Może być problem, oczywiście. Ostrożnie, ostrożnie. Ja tutaj już sobie wbiłem i miałem na szczęście obcążki i mi pan wyciągnął. Uwaga na gwoździe, proszę państwa, ostrożnie, ostrożnie. O właśnie, o brawo, bardzo. Chcę pokazać, jak pięknie dzieło pomalowane, pracownicy malowali. No malowali, no właśnie. Tak, jak to jest fachowo zrobione, po prostu. Znaczy, te rdzenie usunęli, tak? Przecież to zejdzie zaraz. Dwóch ludzi siedziało, malowali. A, no to trzeba było doradzić, No tak, rzeczywiście, technika tak zwana naskórkowa. O, tu jest rdza pod spodem. No ja nie będę tej rdzy, że tak powiem, odskrobywał, bo to byłby oskarżony o niszczenie mostu. Oczywiście, widać, że rdzy nie usunięto. Pomalowano rdze. Zgadza się. Ostrożnie, proszę panią, bo wystające gwoździe. Ostrożnie. O, właśnie, tutaj hop, o właśnie, tak? Bardzo dziękuję. Jakby była potrzeba kiedykolwiek, to ja mam tutaj obcążki. Wyciągnę pani gwoździa. Usługi kowalskie, darmowe usługi kowalskie. Targ, proszę państwa, ludzie maszerują na targ. No tu będzie chyba dobrze widać staszowską technikę malarską. Nawet tej rdzy nie zamalowały tak za bardzo. Bo od spodu, o, rdza wystaje. Proszę bardzo, zapraszam. Ja prowadzę usługi dla ludności. Ja sobie nie życzę, wie pan? Śmiało, tylko niech pani uważa, bo tu są gwoździe, ostrożnie, bo gwoździe. Proszę wyłączyć. A jak wyłączę, to pani przejdzie sobie wtedy? Przejdę. To wyłączam. Proszę. Pani, przeszła pani, a jakby była potrzeba kiedykolwiek, to tutaj mam obcążki do wyciągania gwoździ. No, tutaj też widać staszowską technikę malarską. No i tu jak pięknie rdza pomalowana. Tutaj jak siądzie muszka, to tą rdzę odszczeli, że tak powiem. Tu na chwilkę, podejdź nam tu jako malarz, jako znakomity staszowski malarz. Nie masz czasu, o! Pomalowały rdzę na moście. Dobrze zrobiły? Będzie trzymało, jak rdzę pomalowały? Będzie, o!
Żywy bażant, proszę Państwa, żywy bażant. Prowadzę transmisję na żywo. Tu jest żywy bażant. Po drugiej stronie jest zdechły szczur. Bażancie, tylko uważaj na gwoździe na moście, żebyś sobie nie zrobił krzywdy jak ten szczur. Proszę Pana, prowadzę badania nad zdechłymi szczurami. Tutaj, jak Pan widzi, zapewne leży zdechły szczur. Czy wie Pan, jak długo on już tutaj leży? To. No ten szczur zdechły tutaj. Jak długo... To rozszyfrujesz to gorąco, to moment wyschnie... O nie, nie taki moment. 3-4 tygodnie, proszę Pana, bo go filmuję już. Czwarty raz jestem na targu chyba. Nie jestem jeszcze na targu, bo nie doszedłem do targowicy, bo się zajęłem najpierw szczurem, a potem gwoździami na moście. Tak, no niewątpliwie ten szczur jest bardzo zdechły. Nic go nie rusza, nic go nie rusza. Proszę Pani, chciałem Panią zapytać, czy ten zdechły szczur tutaj powinien dostać nagrodę za wytrwałość, bo leży tutaj już 3-4 tygodnie. Jak Pani uważają? A, no to panie nic na ten temat nie będą wiedziały, oczywiście. Bo panie na targ przyjechały, tak? Na targ. Proszę pani, tam uwaga na moście, bo tam są gwoździe, na moście są gwoździe, trzeba uważać. Pardon, monsieur, attention, attention. W razie potrzeby służę obcążkami. Ostrożnie, nóżka w górę, o wysoko nóżki, wysoko. Proszę państwa, ostrożnie tutaj, ostrożnie, bo gwoździe. Jak będzie potrzeba, to usługi kowalskie prowadzę. Prowadzę usługi kowalskie, mam tutaj obcęgi, wyciągam gwoździe koniom i ludziom, którzy przez ten most przechodzą. Ostrożnie tutaj z tymi samochodami, bo tutaj szczura nam zniszczycie. Silna ekipa sprzątająca na horyzoncie. Zmotoryzowana, zmotoryzowana. Szczurku, resz tutaj grzecznie. Kłaściutko. Przywrzyj do gruntu. Uwaga, jadą, uwaga, nadciągają, nadciągają. Nadciąga silna ekipa sprzątająca. Szczurku, trzymaj się, trzymaj się. Trzymaj się gruntu, trzymaj się podłogi. Trzymaj się, to jakoś przeżyjesz. O, nic mu się nie stało. Pardon, monsieur, combien coûte un kilo de banane à staszów? Pardon, monsieur. O, jakiś Francuz, ale niestety głuchy. Panią Pani tak dobrze z oczu patrzy, chciałem zapytać, czy nie zapiekowałaby się Pani tutaj tym zdechłym szczurem, tak, który tutaj 3-4 tygodnie leży na ulicy? Co by Pani na ten temat powiedziała nam ciekawego? Czy ten zdechły szczur, który tutaj leży już 3-4 tygodnie, nie powinien dostać jakiegoś medalu za wytrwałość? Miejscowa ludność wymienia się spostrzeżeniami, że temu Zarzyckiemu to już naprawdę całkiem odbiło. No ludzie idą sobie na targ, a ten Zarzycki stoi tutaj i filmuje zdechłego szczura. Jakby nie miał nic lepszego do roboty. Przecież mam coś lepszego do roboty, bo tam są jeszcze gwoździe na moście, tam za tymi drzewami. No zaraz tam się udamy. Przecież się nie rozerwę. Na targ i z targu. Jak z torbami ciężkimi, to z targu. Jak z torbami pustymi, to na targ. Miejscowa ludność tędy maszeruje, defiluje wokół tego zdechłego szczura. Już. Być może i czwarty raz. Trasa jest ruchliwa. Proszę Panią, obchodzimy miesięcznicę zdechnięcia tego tutaj szczura, który ma już gdzieś około miesiąca czasu, no dokładnie miesiąc powiedzmy. I czy chciałaby Pani wziąć udział w obchodach tego szczura? O, właśnie Pani ładnie wzięła udział, obeszła Pani go, obeszła. Dziękuję bardzo. Jak Pani sądzi, jak można by go nazwać, tego szczura? Może jakąś... Nie myślę o tym. Pani nie myśli o tym i nie wie. Dzień dobry. Proszę Panią, prowadzę sondaż na temat tego zdechłego szczura. Czy on tu leży miesiąc czy dłużej? Jak Pani uważa? Panie Wojtku, skąd mogę wiedzieć? No właśnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za opinię. Musi Pani uważać, bo tutaj są gwoździe. Wystają gwoździe. Musi Pani... Odczep się, człowieku. Musi iść... Ostrożnie, w tym miejscu ostrożnie. Proszę Panią, ale nie z tą laską, Boże. Niech mnie Pani nie bije. I wyjdziesz na tym zdjęciu, tak jak powinien? Niech Pani mnie nie bije. O, tutaj mam obcążki. Pani niech Pani... nie bije. Zra Pani. Gdyby... Ty bojco. Ja pomagam ludziom, proszę Panią. Tu mam obcążki. Ku komu? Słucham? Kuko na muniu, czy coś takiego Pani powiedziała? Proszę Panią, tu mam obcążki. Jakby Pani sobie kiedykolwiek wbiła gwoździa w nóżkę, to tutaj służę obcążkami. Pani jest bardzo dziarska.
Państwo przykład, jak zabiegi prądem w Starostwie Powiatowym w Staszowie odnawiają starsze panie. Proszę panią, ostrożnie, bo gwoździe. Gdy pani sobie wbiła gwoździa w nóżkę, to tutaj mam usługi kowalskie. Wyciągam gwoździe na miejscu. Tak się wystraszyłam. No, nie dziwię się. Nie dziwię się pani. Widok tych gwoździ rzeczywiście odstrasza. Uwaga, gwoździe, proszę panią, na moście. Musi pani iść bardzo ostrożnie. Trzeba się patrzeć bardzo dokładnie pod nóżki. O, i tutaj mocny krok, tak, znakomicie. Jak była potrzeba, to wyrywam, usuwam zęby i niepotrzebne gwoździe z nóg. Także mam tutaj, jestem na posterunku. Proszę pana, uwaga na gwoździe, uwaga na gwoździe. Jakby się panu wbił gwóźdź w nogę, to mam tutaj obcążki, służę pomocą. Usługi kowalskie. To musisz pan, kurde, jak kacarz, jako dentysta. No, zęby też usuwam. Coś potrzeba pomóc? Proszę pana, jakby ząbek bolał albo nóżka z gwoździem, to polecam swoje usługi. Lekarzu, ulecz samego siebie, tak. Kowalu, do roboty. A może rzeczywiście tego szczura zgrillować? Ostrożnie, proszę panią, po gwoździe, trzeba ostrożnie, o właśnie. Dobrze, ostrożnie. Dzień dobry, jakby pani sobie wbiła w nóżkę, to ja mam tutaj obcążki, tak? Usługi kowalskie, wyciąganie dobrze, gwoździ okay. I niepotrzebnych zębów też, jakby okay. Były. Uwaga na wystające gwoździe, gdy pani sobie wbiła w nóżkę takiego wystającego gwoździa, to się proszę nie przejmować, bo ja mam tutaj obcążki, pani wyciągnę. Aha. Także nie ma żadnego problemu. Jakby jakiś ząb był niepotrzebny, to też służę pomocą. Wszelkie usługi kowalskie. Bardzo proszę i zapraszam. Uwaga na wystające gwoździe. Gdyby była potrzeba, pani sobie wbije w nóżkę, to służę tutaj obcążkami. Tak, rada wyjść. Jakby zęby jakieś były niepotrzebne, też pomogę. Chętnie pomagam. Proszę panią, ostrożnie, bo tutaj są gwoździe. Ostrożnie. W razie potrzeby tak, służę tak. Obcęgami. Tam jest Targowica i słyszałem, że policja przestrzega. Nie usłyszałem. Przed gwoździami, zdechłymi szczurami, gównami, nie wiem przed czym. Już wiem. Uwaga, bo tutaj taki jeden kręci się z kamerą i wszystko filmuje. Uważać, ludzie, uważać. Uważaj tam. Proszę panią, ostrożnie, bo gwoździe na moście. O, musi pani tam ostrożnie. Jak sobie pani wbija gwoździa, to tutaj mam służę obcążkami. Pomagam. Dziękuję usługi bardzo. Dla ludności, usługi kowalskie. Ząbki jakby były niepotrzebne, też potrafię usunąć. Ostrożnie, bo zardzewiałe gwoździe. Żeby sobie nie wbić w nóżkę. A gdy pani sobie wbiła, to służę obcęgami tutaj. Służę obcęgami. Uwaga, bo gwoździe na moście. Mam obcęgi, w razie potrzeby wyrwę. Gwoździa, zęba też mogę wyrwać. Usługi kowalskie prowadzę. Ostrożnie, proszę państwa, ostrożnie, bo gwoździury, ale mam obcęgi, wyciągam. Wyciąga niepotrzebne gwoździe oraz zęby. Zęby też, oczywiście, że tak. Dziękujemy za przybycie na naszą miesięcznicę zdechłego szczura. Proszę panią, w Staszowie obchodzimy dzisiaj miesięcznicę zdechnięcia tego szczura. Czy zechce pani wziąć udział w naszych obchodach? O, wzięła pani, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, że panią to obeszło, że pani obeszła tego szczura. Bardzo ładnie. Proszę państwa, przeprowadzam transmisję na żywo z miesięcznicy zdechnięcia tego szczura tutaj oto. Czy zechcą państwo wziąć udział w obchodach? O, widzieli państwo, obeszli, bardzo ładnie państwo obeszli tego szczura. Proszę panią, przeprowadzam transmisję na żywo z pierwszej miesięcznicy zdechnięcia tego szczura tutaj oto. Czy zechce pani wziąć udział w naszych obchodach? O, bardzo, bardzo pięknie pani dziękuję, że pani obeszła tego szczura, że panią to obeszło. Bardzo dziękujemy. Proszę państwa, prowadzę transmisję na żywo z pierwszej miesięcznicy obchodów zdechnięcia tutaj tego szczura. Czy zechcą państwo wziąć udział w tych obchodach? O, obeszli państwo. Bardzo dziękuję, że państwa to obeszło. Miejscowa ludność, słyszałem, że wymienia się spostrzeżeniami następującymi. Ten Zarzybski to jest niemożliwe. No wczoraj filmował gówno jakieś pod kościołem, dzisiaj jest szczura. No i ci ludzie biedni nie wiedzą, że ja filmowałem już dzisiaj też gwoździe wystające z mostu.
oraz no gówno też pływałem pod kościołem, bo też leży. Państwa, no kręci się film na Oscara, no nie ma lekko. Pogoń Staszów, tych innych kandydatów. Ostrożnie, proszę pana, ostrożnie, bo tu leży, ostrożnie. Proszę państwa, prowadzę transmisję na żywo z pierwszej miesięcznicy zdechnięcia tego szczura. Czy wezmą państwo udział w naszych obchodach? Nie. Dziękuję bardzo, że państwo wzięli udział. Dziękuję bardzo. Obeszli go państwo bardzo ładnie. Pewnym, śmiałym krokiem. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, witam panią. Prowadzę transmisję na żywo z pierwszej miesięcznicy zdechnięcia tutaj tego szczura. Czy zechce pani wziąć udział w naszych obchodach? No chyba nie będzie jeszcze miesiąca. Nie będzie? A ile? A 3 tygodnie. 3 tygodnie? Nie, proszę panią. Kroniki staszowskie mówią, że to miesięcznica jest już. Witam pana na naszej uroczystości. Prowadzimy transmisję na żywo z pierwszej miesięcznicy zdechnięcia tutaj tego szczura. Czy zechce pan wziąć w naszych obchodach udział? No time. Obszedł pan, dziękuję bardzo. No, no time? O, do you speak English? Parlez-vous français? Sprechen Sie Deutsch? Habla España? Proszę pana, prowadzimy transmisję na żywo z pierwszej miesięcznicy zdechnięcia tutaj tego oto szczura. Czy zechce pan... Czy zechce pan obejść... A obszedł pan tak w kółeczko tego szczura tu ładnie? Z pieskiem? Widzieliśmy, ale to było tydzień temu. To było 3 tygodnie zaledwie. Już jest miesiąc. Wiem, szczurku, że ci trochę przykro, że tak się tobą nikt nie interesuje. Że w zasadzie ludzie tak patrzą na mnie jak na... No i na ciebie też przy okazji. Ale zwłaszcza na mnie jak na człowieka pozbawionego rozumu, który... Znalazł się szczura i zamiast się zająć swoją robotą, tak jak oni, to tutaj sterczy koło tego zdechłego szczura. No. O, co to się z chłopem porobiło, tak sobie myślą. Cień tego starego, dobrego, znaczy starego, nie starego, tylko młodego, zdolnego niemagistra. Proszę państwa, prowadzę transmisję na żywo z rocznicy pierwszej miesięcznicy zdechnięcia... Ale to tylko, niech pani tylko weźmie udział w obchodach. O, już pani wzięła. Wzięła pani udział w obchodach tego zdechłego szczura. Bardzo dziękuję. I proszę bardzo do pracy. O, Przaniu, a może ma pani jakąś maść na zdechłe szczury? Prowadzimy transmisję z pierwszej miesięcznicy zdechnięcia tego to tutaj szczura. Dziękujemy za udział w naszych obchodach. Proszę państwa, prowadzę transmisję na żywo z pierwszej miesięcznicy zdechnięcia tutaj tego szczura. Czy wezmą państwo udział w naszych obchodach? O, pięknie państwo weszli. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za wzięcie udziału w naszych obchodach. Proszę panią, prowadzę transmisję na żywo z pierwszej miesięcznicy zdechnięcia tego szczura tutaj na środku ulicy. Czy zechce pani wziąć udział w tych naszych obchodach? Prowadzę transmisję na żywo z pierwszej miesięcznicy zdechnięcia tego szczura. Tego tutaj, o tu. Oj, wiesz, jest czego się pod... Dziękuję za udział w naszych obchodach. Bardzo pani go ładnie obeszła. Pani powiedziała, o, jest co obchodzić, pani. Wraca pan zapewne z targu. Czy nie było tam maści na zdechłe szczury? Posmarowałby się tego szczura i byłby... Nie patrzyłem. A jak ci się chce nad tym stać? A no proszę pana, no widzi pan, no taka robota. Robota, jak, ja wiem. Jak człowiek nie ma rozumu, to potem tak kończy. Ty masz rozum, słuchaj no. Czego nie chodzisz z psami? A z psami nie chodzę, bo to psy za mną chodzą. No przecież chodziłeś, kurwa. No tak, a teraz jest na odwrót, teraz one za mną chodzą. Teraz one chodzą za mną. Nie masz psów? Pan, że teraz mam zdechłego szczura i to jest właśnie problem. Na po co ci to potrzebne? No, nie szkoda go panu tutaj, że tak se leży już miesiąc czasu, no. Ja nie wiem, czy miesiąc. No a ile będzie? Słuchaj. Ile może być? Niech pan powie jako ekspert. Bardzo dokładnie. Słuchaj, mój pies Kosika zagryzł. Kogo zagryzł? Kosika. Kosika zagryzł? No. O kurcze. Żal mi było. 2 dni i... To kiedy pogrzeb Kosika? Jak nie ma śladu. Zeżarły go całkiem? Robactwo. No to szkoda Kosika, no znałem go, znałem chłopa. Tak, Kosik czarny z żółtym dziubem. No znałem Kosika, znałem. Na demowizji. No Kosika psy pana zagryzły, tak? Ale ptaka. No ptaka też znam.
Znam ten tak, co robi w siarce? Nie! No, znam go! Dziubem, tak, ja mu kiedyś dziób dałem. Znaczy nie, to on mi dał dziób. Proszę panią, prowadzimy transmisję na żywo z obchodów pierwszej miesięcznicy zdechnięcia tego szczura. Czyli zechce pani wziąć w naszych obchodach. O, widziała pani, bardzo dziękuję za przybycie. Chłopów głowę zrobiło, tak? Pan tutaj komentuje całe zajście. No, zrobiło się. Boli noga, to ja mam obcążki do wyciągania gwoździ z tego mostu. Proszę panią, prowadzimy transmisję na żywo z obchodów tego szczura w miesięcznicy. Dziękuję bardzo, że pani go obeszła. Dziękuję bardzo. Prowadzę, proszę panią, transmisję na żywo z pierwszej miesięcznicy zdechnięcia tutaj tego szczura, który tutaj sobie leży na środku ulicy. Niech pani uważa, bo pani na niego wlezie. Widzi pani? Widzę. Dziękuję bardzo, że pani go obeszła. Dziękuję bardzo. W imieniu szczura i władz Staszowa oraz mieszkańców oraz wszystkich jego kolegów i koleżanek. Dziękuję pani bardzo za udział w naszych uroczystościach. Boże, ależ mi się pieprzy za udział w naszych nieczystościach. Ostrożnie tam z tym samochodem, ostrożnie, bo tutaj leży zdechły szczur, ostrożnie. Jak wariaci, nie patrzą na nic. Pana, jak długo ten szczur tutaj leży? Jak długo już? Miesiąc! Przeprowadzam transmisję na żywo z pierwszej rocznicy zdechnięcia tutaj tego szczura. Niech państwo tutaj rzucą okiem i obejdą go. O właśnie, dziękuję za udział w naszych obchodach. Dziękujemy za udział w naszych nieczystościach. O, niech pan uważa, żeby nikt go nie nadjechać. O jejku, jejku. Chyba może jakąś mowę pan palnie na cześć tego zdechłego szczura? Nie. A może piesek chociaż zaszczeka albo ogonem pomerda, no? O, dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy pieskowi za udział w naszych nieczystościach. Proszę pana, prowadzę transmisję na żywo z pierwszej rocznicy zdechnięcia tego oto tutaj szczura, który jest na pana kursie. Niech pan obejdzie go, niech pan go obejdzie i dziękujemy za udział w naszych uroczystościach, że pan obszedł tego szczura. Proszę pana, prowadzę transmisję na żywo z pierwszej miesięcznicy zdechnięcia tego oto tutaj szczura. Czy pan go ładnie obejdzie? O, dziękuję bardzo za udział w naszych obchodach. Za udział w naszych nieczystościach. Dziękujemy za przybycie na nasze nieczystości. Nie słyszałem, co pani mówi, bo za daleko pani była. Mówię, niech pan nie nagrywa, bo ja sobie tego nie... Ale proszę panią, ale ja prowadzę transmisję na żywo z naszej nieczystości. To jest pierwsza miesięcznicza zdechnięcia tego szczura tutaj, proszę panią. No. Dziękujemy, że pani go obeszła. Obeszła pani go wielkim łukiem, no więc obchodzi pani. Obchodzi pani tą naszą nieczystość. Wojsko zainteresowało się tym tematem. Proszę panią, prowadzimy transmisję na żywo z pierwszej miesięcznicy obchodów tutaj tego zdechłego szczura. Czyli zechciała pani go ładnie obejść. O, bardzo dziękujemy za udział w naszych nieczystościach. Bardzo dziękujemy za przybycie. Komu bije dzwon? Chyba tobie. Proszę pana, prowadzę transmisję na żywo z pierwszej miesięcznicy zdechnięcia tego szczura. Niech pan go ładnie objedzie. O właśnie. I objechał pan tutaj go bardzo ładnie, a mnie nie. Że to mnie objeżdżają, ale ten pan objechał tylko szczur. Panie magistrze, proszę przemówić temu szczurowi do rozsądku w kilku językach, które pan zna, no bo inaczej pana sfilmuje. Naprawdę, panie magistrze, ja nie żartuję. Ze mną nie ma żartów. Sorry? No time. No time? Time is money. Combien coûte un kilo? Money isn't everything. Oh, I understand. Goodbye. Proszę pana, przeprowadzam bezpośrednią transmisję na żywo ze zdechnięcia tego szczura. Czy mógłby pan go ładnie obejść? O, wziąć udział w naszych obchodach. Bardzo dziękuję za udział w naszych nieczystościach. Bardzo dziękuję. Nieostrożnie, żeby nie przejechać. O właśnie. Ostrożnie, bo gwoździe. Ostrożnie, ale ja mam obcęgi. Obcęgi wyciągam. Wyciągam gwoździe z nóg. Jak pani stanie na gwoździa, to ja pani wyciągnę tego gwoździa. Bardzo dziękuję za przejście bezpieczne. Gwoździe. Ja wyciągam i zresztą mam obcęgi. Ostrożnie, proszę pana, bo straszne gwoździe. Straszne gwoździe tam z przodu są. Niech pan ostrożnie, pomalutku. Pomalutku i jakoś się przejdzie. Jakby trzeba, to mam obcążki do wyciągnięcia. Znaczy taką piłką można by obciąć nogę, bo na moście są gwoździe, no i jak... To sobie, ale nogę komuś? No komuś czy sobie jakby potrzeba, bo obcążki mam już do wyciągania gwoździ, ale jeszcze potrzebuję dobrej piłki. Ostra jest? Pewnie tak. Obetnie nogę i rękę. A jeszcze zapytam, maść na zdechłego szczura, żeby go posmarować, żeby ożył. Bo leży tam obok mostu też, zdechły szczur. Jest. Jest? Ale na zdechłe? Na zdechłe. No to ja poproszę jedną piłkę i jedną maść.
Ty więcej być już nie mogę. I niech pan powtórzy jeszcze raz, bo nie usłyszałem. Pan chce to nagrać? No, no masz na szczury, tak? Masz na szczury, tak? Szwagier szwagra, czasem nagra, w knajpie usowy, scenariusz gotowy. Lewica razem i pod gazem, Olek Urusi, na Białorusi wypić musi. Dziękuję bardzo. Po wyborach prezydenckich, szanowni państwo, Rafał Trzaskowski śpi i pałac prezydencki mu się śni. Droga pani, drogi panie kolego, dobrze, że nie głosowałeś na Rafała Trzaskowskiego, bo długo śpi, późno wstaje i na prezydenta Polski się nie nadaje, a ścieki puszcza do rzeki. Andrzej Duda lubi truskawki i czereśnie i codziennie wstaje wcześnie. I żeby z Tuskiem za katastrofę smoleńską nie siedzieć, to trzeba to wiedzieć. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Tak, poniedziałkowe południe, a gówno sobie elegancko leży. Ktoś tylko zabrał butelkę. Proszę panią, w Staszowie obchodzimy wielkie nieczystości, znaczy uroczystości chciałem powiedzieć. Obchodzimy tutaj gówno, bo tutaj leży gówno. Ale to jakby pani nie wiedziała, to tutaj obchodzimy to. Pani bardzo ładnie obeszła, mimo że nie jest ze Staszowa. Dzisiaj jest poniedziałek, poniedziałkowe południe. Jakby trzeba coś do popitki. Proszę pana, w Staszowie obchodzimy wielkie nieczystości, znaczy uroczystości. Tutaj leży gówno. Może pani go obejść, te uroczystości też. O właśnie.